Ziemia Dobrzyńska zawsze jest Kujawy, Ziemia Dobrzyńska i Włocławek, Ziemia Dobrzyńska i Kujawy jest takim nieodłącznym elementem, tym bardziej, że z Metylki pochodzę z Ziemi Dobrzyńskiej, a więc co prawda całe życie spędziłem we Włocławku, ale z miejsca urodzenia jestem z Ziemi Dobrzyńskiej, także tym bardziej jakiś tam sentyment do tej ziemi pozostaje, tym bardziej, że rodowitym Dobrzynianinem był mój ojciec. Także są tu piękne widoki, bardzo gościnni ludzie, a ponadto jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z gminą Wielgę, z której władze Wielgiego też mają duży sentyment do Włocławka, uczestniczą w wielu naszych imprezach, stąd też nas bardzo często zapraszają. Zresztą chciałem zwrócić uwagę, że generalnie Włocławek jako miasto ma bardzo dobre stosunki ze wszystkimi ościennymi gminami, stąd też nie ma takiej gminy wokół Włocławka, w której nie byliśmy w ramach rajdu rowerowego, bądź nie uczestniczyliśmy jako cykliści w różnych imprezach mających znaczenie lokalne dla tych miejscowości. Jesteśmy zapraszani i jesteśmy właśnie takim ewenementem, bo praktycznie nasze rajdy organizowane przez informację turystyczną są bardzo liczne, bo od 300 do 500 uczestników zawsze bierze udział. A takim ewenementem, który jest w ogóle w tym regionie Polski niesamowicie doceniany, to są zimowe rajdy noworoczne. I w tym rejonie nie ma takich rajdów, są też jakieś wycieczki piesze organizowane przez różne organizacje turystyczne w regionie, natomiast jesteśmy jedyni i w tych rajdach zimowych, noworocznych zawsze bierze w granicach 100 rowerów udział, a więc jak 100 rowerów to i 100 osób. Więc w ogóle jesteśmy miastem rowerowym, można tak powiedzieć, a więc miastem fascynatów czynnego spędzania czasu wolnego. Bo zawsze proponowaliśmy na początku lub na końcu, teraz w środku widzę, że tutaj jest dosyć dużo chętnych na tą wyprawę, więc myślę, że miło spędzimy ten czas. Bardzo serdecznie chciałam powitać wszystkie służby, które nam tutaj pomagają, a przede wszystkim władze miasta, które zaprosiły na tą wycieczkę. Witam serdecznie pana prezydenta Andrzeja Pałuckiego. Witam serdecznie zastępcę pana prezydenta Arkadiusza Choroziaka. Proszę państwa, my korzystając z okazji tego rajdu chcieliśmy złożyć na ręce prezydenta Włocławka pana Andrzeja Pałuckiego podziękowanie za pomoc w organizacji 8 zlotu aktywu turystyki kolarskiej, który odbył się w maju we Włocławku i gościł kolarzy z całej Polski. Także serdecznie dziękujemy. Zrobię bliżej do zdjęcia. My mamy nawet kłopoty, a szczególnie pani dyrektor Agnieszka Sobańska ma kłopoty ze zdecydowaniem się, w którą stronę jechać, ponieważ składają nawet nas wójtowie czy burmistrzowie sąsiednich miasteczek reklamacje, dlaczego tam, a nie do nich pojechaliśmy. I często okazuje się, że sezon turystyczny jest za krótki, a w zimę to raczej jeździmy wokół Włocławka. I stąd też duża atrakcja i dla lokalnych miejscowości i społeczeństw, bo jak taka ogromna grupa przyjedzie, to jest jednak to urozmaicenie życia w małej miejscowości i jednocześnie duża atrakcja dla nas włocławian, bo co już możemy jechać różnymi innymi drogami, zważywszy, że my nie jedziemy najprostszą drogą do tej miejscowości, bo do miejscowości może być 20 km, a my jedziemy 50, wybierając malownicze, widokowo szlaki turystyczne, aby można było napawać wzrok i serce pięknymi widokami ziemi dobrzyńskiej i kujawskiej.
Okazuje się, że wszelkie imprezy masowe, czy imprezy otwarte, bym tak powiedział, stają się masowymi, bo jest zapotrzebowanie i przecież nie wszyscy włocławianie w okresie wakacyjnym, a przecież mamy wakacje, wiele osób nam wieszczyło, przynajmniej tym razem, że będzie mało, bo wyjechali nad morze, na Mazury i gdzieś tam jeszcze, bądź za granicę, a okazuje się, że dzisiaj w środku sezonu urlopowego mamy ponad 300 uczestników na tym rajdzie rowerowym, co świadczy, że nie ma właściwie złej pory roku, w której moglibyśmy organizować tego typu rajdy. O każdej porze jest liczna grupa włocławian, która chce brać udział. Myślę, że ta grupa byłaby nawet tym razem jeszcze większa niż te 300 kilka osób, gdyby te ostatnie dni nie były dniami deszczowymi. No deszcz przy rajdach rowerowych jest tym elementem, który no ogranicza liczbę uczestników, bo jednak trochę odstrasza. Ale proszę zwrócić uwagę, mimo niepewnej pogody grupa jest bardzo liczna. A które wójt najlepiej się starał, jeżeli chodzi o organizację następnej wycieczki? No ja nie chciałbym tutaj robić rankingu wójtów, ponieważ ze wszystkimi jestem w bardzo przyjacielskich stosunkach i któregoś z kolegów mógłbym niechcący urazić, a więc powiem tak, wszyscy się bardzo starają. To gdzie następna wycieczka? Następna wycieczka będzie do Chotcza. No, Chocenia, Chotcza, w ten rejon się wybierzemy. Natomiast mamy doświadczenie bardzo fajne z Choceniem, gdzie była inscenizacja w okolicach Chocenia bitwy 1939 roku z udziałem żołnierzy, ochotników, którzy odgrywali inscenizacje wojenne. Wielu Włocławia nawet wiedziało, myśmy wtedy ponad 500 osób pojechali wielką grupą, niewiele osób wiedziało, że w 1939 roku był tak duży epizod wojenny w okolicach Włocławka. Szczerze mówiąc, ja wiedziałem, że coś takiego miało miejsce, ale o skali tego przedsięwzięcia też nie do końca miałem pojęcie. A więc oprócz walorów czysto rekreacyjnych i sportowych, to jest jeszcze duży walor historyczny, poznawania historii własnych, bliskich, najbliższych okolic. To ostatnie pytanko, jeździmy wokół Włocławka, a co w samym mieście? Czy wiadomo, że te ścieżki rowerowe cały czas przybywają? Jak to wygląda w liczbach? Ścieżki rowerowe cały czas przybywają. W tej chwili każda z dróg, którą modernizujemy bądź budujemy od nowa, jest ze ścieżką rowerową, czego przykładem jest już oddany pierwszy etap ulicy Kapitulnej. Ścieżka rowerowa najdłuższa, którą w tej chwili budujemy, to jest wzdłuż drogi krajowej numer 1 i w efekcie będzie to 14,5 km ścieżki rowerowej. My mamy jeden z najbardziej rozległych planów budowy ścieżek rowerowych w Polsce, ponieważ według rankingów, jakie są prezentowane, nasze plany dotyczące ścieżek rowerowych są drugie co do liczby kilometrów w Polsce po Trójmieście. Po Trójmieście, więc nie samym powiedzmy Gdańsku, Gdyni czy Sopocie, tylko całym Trójmieście. My mamy zaplanowanych ponad 60 km ścieżek rowerowych, konsekwentnie je realizujemy, choć dziś może być pewien niedosyt, bo realizowane odcinki nie zawsze się sobą w finale łączą, ale nastąpi taki pewien dzień, kiedy je się uda połączyć, a nie chcemy tego robić sztucznie, że dołączymy ścieżkę, a potem za dwa lata czy za rok będziemy rozwalać i budować tam kanalizację czy coś, przebudowywać samą jezdnię. Chcemy to skoordynować tak, aby te ścieżki miały z sobą w pewnym momencie połączenie i wtedy myślę, że ja na przestrzeni 3, góra 4 lat powinniśmy tę magiczną liczbę 60 km ścieżek rowerowych w mieście wykonać. Powiem jeszcze jedną rzecz. Ja spotykam się czasem z krytycznymi głosami dotyczącymi ścieżek rowerowych, a cykliści, a jestem honorowym członkiem klubu cyklistów, zarzucają, że powinienem mówić nie ścieżki, tylko drogi rowerowe. Natomiast jak kto zwał, tak to zwał, wiadomo jaką funkcję pełni, są ważnym elementem komunikacji publicznej.
bo każda ścieżka rowerowa to jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pieszych, bo przestają jeździć po chodnikach, dla rowerzystów, bo nie narażają się na kolizję z pieszym bądź z pojazdem samochodowym i usprawniają płynność ruchu samochodowego na jezdniach, bo każdy rowerzysta jadąc po jezdni nie tak spowalnia ten ruch, szczególnie w momencie, kiedy trzeba go wyprzedzić, a z przeciwnej strony jedzie inny pojazd. W tym ogromnym nasileniu ruchu drogowego, który we Włocławku obserwujemy i narastającym nasileniu, coraz większą rolę te ścieżki będą odgrywały i myślę, że ci wszyscy, którzy twierdzą, że budować tylko jezdnie bez ścieżek, stracą posłuch społeczny, bo po prostu to w ogóle nie ma sensu wytaczanie takich argumentów, ponieważ tak jak powiedziałem, to jest komplementarna część rozwoju i upłynniania komunikacji miejskiej. Kierownica w dłoń. Kierownica w dłoń.